kolejnym filmie. Dzisiaj będzie trochę bardziej roślinny, bo przyszła do mnie paczka. Teoretycznie nie roślina, ale jedna lub dwie się w dzisiejszym odcinku tak czy siak pokażę, bo dostałam fajną nowość, naprawdę bardzo ładną roślinę. Pokażę Wam jej odmianę, którą mam jak od jakiegoś czasu i jestem super mocno nią zachwycona, bo rośnie cudownie, fajnie i do tego puszcza wybitnie piękne kwiaty. A tak poza tym powiem Wam, że pogoda za oknem jest fatalna, leje cały dzień. No i jako, że przyszła ta paczka, mówię, kurczę, to tak sobie poprawię humor, chociaż trochę do Was pogadam i będzie bardziej zielono roślinnie. Jak widzicie, ustawiłam się w takim naprawdę pięknym zielonym kąciku, który cieszy oczy, bo monstera, no, ty moja. No, u nas się mówi, żeby nie zapeszać, to nie mówi się, jak ładne są rośliny, więc nie będę powtarzać, jak ona jest. No, pomińmy to milczeniem, bo nie mam gdzie odpukać w niemalowane. A propos, słuchajcie, krzesłem, nie wiem, czy niektórzy z Was oglądają moje domowe vlogi, takie, no wiecie, no po prostu vlogi z dnia codziennego i pokazywałam Wam te fajne obicia. Powiedzmy, że to jest obicie, tak? Te nakładki na krzesła. No i zdecydowałam się jednak oddać, bo ja dograłam kawałek filmu, jak one wyglądają w ciągu dnia i nie, no to był żółty kolor jak nic. To z beżem miało niewiele wspólnego, przynajmniej mam takie odczucie. No i mówię, nie, lepiej to oddać, wiecie, żeby mnie nie kusiło, nie zostawić, bo nie podobało mi się, jakoś mi nie pasowało do całości i mówię, nie, nie ten kolor, nie ma co, wiecie, nawet jeśli to kosztowało grosze, to po prostu wolałam oddać i tyle. I zamówię sobie na czasie inny kolor. Mam nadzieję, że tym razem trafi, więc pewnie za jakiś czas pojawi się kolejny film. No i dobra, może zaczniemy od roślin. To pewnie wiecie, znacie mnie, jeśli oglądacie dosyć regularnie, że ja mam taką pewną ciekawą roślinę i nią jest stapelia. I już wiele razy Wam opowiadałam, że ja już teraz mam około, nie wiem, jakiś kamyk był, słuchajcie, około 2,5 roku, tu widać nawet są stare patyczki, na których, nie wiem jak to nazwać, patyczki, na których były kwiaty i w tym roku ona chyba wypuściła mi aż 4 kwiaty. Niektórzy z Was pewnie mieli szansę zobaczyć, jakie są one dziwne, a jednocześnie ładne, ciekawe, inne. No niby taka niepozorna roślinka. Jak lubicie sukulenty, to Wam się to świetnie sprawdzi, nie jest kłopotliwa. Ja ją mam od takiego jednego patyka. O, to w sumie od tego, bo to jest jej ten, to jest patyk, który dostałam, to jest ta łodyżka, którą dostałam i z tej łodyżki w ciągu 2,5 roku, jakimś cudem udało mi się wyhodować takiego naprawdę giganta, no bo to już jest kawał rośliny. W tym roku pierwszy raz ją przesadziłam do czegoś większego. Widać, że jest zadowolona. Miała 4 kwiaty, więc naprawdę było czym oko nacieszyć, bo kwiaty są... Jest zakurzona, słuchajcie, stoi u syna na parapecie i trochę taka jest przykurzona, ale podlana, widać, że jest taka fajna, soczysta aż. Prosta roślina, ciekawa, interesująca, niekłopotliwa, naprawdę przynajmniej mi osobiście nie sprawiła dużo kłopotów, no i cieszy oczy niesamowicie. No i zaraziłam nią znajomą, słuchajcie, kiedyś właśnie jej pokazałam ten kwiat, chyba jakoś tak w wakacje w tym roku, pokazałam jak wygląda właśnie ten kwiat, jak ona mi kwitnie, bo jest to też roślina, którą dostałam od takiego naszego wspólnego znajomego i ona się im tak zachwyciła, że chyba, czy on jej dał wcześniej właśnie. A tak, on dał właśnie wcześniej również jej taką szczepkę i mówi, że dopiero młoda jest. Ja mówię, wiesz, a moja mi już kwitnie, pokazałam jej zdjęcie, mówi, wow, jakie piękne kwiaty. I słuchajcie, ją tak poniosło, że znalazłyśmy w okolicy inną odmianę stapeli i już Wam ją pokazuję. Taką. To jest stapelia, ale odmiana variegata. To Wam przybliżę te obydwie rośliny, bo... Ja nie wiem, wiecie, ona miała tam taką jedną gałązkę, która troszeczkę grubsza była, mniej więcej, no chudsza od tej, ale nie tak drobna jak tej. Ja uważam, że ona jest urocza. Tu widać, że to jednak nie jest taka pełna, soczysta zieleń jak w porównaniu z tą. No kształt, pokrój rośliny jest bardzo podobny. Również jej zakwitła i kwiatek był piękny, słuchajcie, taki żółty chyba, w takie delikatne czarne plamki, o ile się nie mylę. I ona za 8 euro kupiła taką naprawdę, w mniej więcej chyba troszeczkę większej niż ta dumitce, całą konkretną roślinę i stwierdziła, że słuchaj, jak będę ją przesadzać,
to się podzielę z nią, z Tobą, tą rośliną, bo wiem, że Tobie się też podoba. No i miała rację, mi się bardzo podoba, ale mówię, dobra, daj spokój. No i tak wiecie, temat przeminął i mówisz, jeszcze nie przesadzę i słuchajcie, któregoś dnia ją przyniosła i znajomy zaczął ją przesadzać, mówi, słuchajcie, podzielimy się, ona też ma tak samo jak ja i chyba więcej nawet roślin, mówi, podzielmy się porówno i tak dalej i mi się trafiła taka piękna sadzonka, mówi, weź sobie, mówi, bo jest fajna. No i słuchajcie, mam piękną stapelię variegatę. Ja już nie mogę się doczekać, nie wiem, to już jest dorosła roślina, więc być może w przyszłym roku mi zakwitnie. Zastanawiam się, czy sobie właśnie ich fajnie nie wystawić na balkon, bo spójrzcie, one dobrze ze sobą nawet razem się komponują. Jedna wyżej, jedna niżej, to jest mniejsza, więc ta by pasowała, wiecie, jako takie tło. No niesamowita roślina. Skradła moje serce. Nie jest skomplikowana. Jeśli nie macie nic wspólnego ze stapelią, nigdy nie mieliście, a lubicie sukulenty, to zakupcie sobie. Jeszcze raz Wam pokazuję. Ona tak wygląda, bardzo niepozorna, a jak zakwitnie, to kto wie, kto wie. Kwiaty są naprawdę dziwne, bo takie, wiecie, jak robaki, takie jak nóżka takiego omszonego pająka, wyglądają dziwnie. No dobra, ale rozgadałam się strasznie, ja tak uwielbiam o roślinach, ja w ogóle dużo gadam, tak w sumie najwięcej to do Was gadam, można powiedzieć, że z Wami, bo czytam też komentarze od Was, które są zazwyczaj super, bardzo miłe. I postanowiłam, że wiecie, no zbliża się wiosna, ja nie jestem taką osobą, która przesadza tylko swoje rośliny na wiosnę, ale ja już poczułam delikatną wiosnę, choćby z tego względu, że zrobiło się 13 stopni, jest deszczowo i tak dalej, ale jak się robi tak ciepło, a wcześniej było zimno, to nie wiem, pewnie też znacie to takie uczucie, że tak ziemia pachnie, nie? No ja bardzo lubię, no i stwierdziłam jakiś czas temu, że ja nie mam fajnych... Osłonki to jeszcze pół biedy, ale nie mam porządnych doniczek. Mam zbieraninę, wiecie, ja zawsze sobie odkładam, ale są rośliny, które koniecznie muszę przesadzić. Wiem, widziałam chyba w łazience, mam anturium, które wychodzi korzeniami i wiem, że obiecałam Wam właśnie przegląd roślinny, taki zimowy, ale przez to, że ja dosyć późno wracam z pracy, robi się ciemno i światło jest kiepskie, a ostatnio natomiast w weekend było pięknie słonecznie i to światło mi wpadało w kamerę no i nijak się nie dało nagrać. Więc tak, nic zachwycającego, ale wszyscy, dużo osób lubi takie posiadać właśnie, to są zwykłe doniczki. I zamówiłam tym razem sobie te doniczki online. To są chyba 15. Wiecie, one mają bardzo fajną cenę, bo za 10 takich doniczek chyba zapłaciłam... O kurczę, żeby Was nie spłamać, może jakiś rachunek w środku jest. Bynajmniej powiem Wam, że za wszystkie zapłaciłam, są tak, 3 siedemnastki, 10 piętnastek i do tego wzięłam 10 dwunastek. Niby to są do orchidei, ale widzę, że one są bardzo fajne, nie wiem, czy to zauważycie. One nie mają takiego mocno wypukłego tego dna, jakbyście słyszeli... Poczekajcie, przyniosę sobie mikrofon bliżej. Jakbyście słyszeli dziwne dźwięki w tle, no to oczywiście Yoshi i Molly towarzyszą mi. Więc obstawiłam się, no o, słuchajcie, wysłali mi rachunek, więc fajnie, mogę Wam zerknąć i powiedzieć. O, dostałam coś nawet. 10% rabatu dostałam, więc spokojnie. Patrzcie, jakbyście chcieli skorzystać, to jest sklep niemiecki, ale jakbyście chcieli skorzystać, to czemu nie? Wykorzystacie kod i macie jeszcze 10% zniżki. Doniczek u nich takich nie widziałam. Sklep się nazywa... A, oni ogólnie mają dużo rzeczy do hydroponiki, więc jak jesteście z Niemiec, to zajrzyjcie na ich stronę. Mam naprawdę dużo rzeczy do hydroponiki. Dobra, ale to nie jest rachunek. Myślałam, że to rachunek będzie. A, niestety. Słuchajcie, nie mam... Bynajmniej ze wszystko z przesyłką zapłaciłam 22 euro, więc tak, mam 10 doniczek, 12 i bardzo fajne właśnie z tego względu, jak wspominałam wcześniej, że nie mam tak mocno wypukłego dna, czyli wiecie, nie ma tego stożka tu w środku, co jest praktyczne, bo korzenie mają więcej miejsca, ja nie mam zamiaru ich używać do orchidei, a i patrzcie, one w ogóle są takie fajne, bo po bokach mają również takie malutkie rozcięcia, no przystosowane totalnie do orchidei, ale to fajnie, bo anturia lubią sobie bokami również oddychać, lubią mieć ten przewiew w korzeniach, dużo z anturiów lubi mieć taki przewiew.
Może napiszę Wam ceny właśnie pod film, w filmie, więc za te 12, chyba coś koło 6 euro, nie będę Was kłamać. Tu mam 15 i zauważyłam, że dużo roślin będę musiała już w trochę większe właśnie donice przesadzić. Mam jedno anturium właśnie w łazience, które koniecznie muszę przesadzić. Wydaje mi się, że magnifikum też już dołem wychodzą mu korzenie, więc jest takich roślin, które na pewno ucieszą się z większych doniczek. Teraz są chyba w 12, więc 15 jak najbardziej się im sprawdzi. I patrzcie, to już jest taka konkret donica. Ja nie wiem, jak te korzenie tak szybko rosną, ma wiecie, te liście. Liście są ok, są w miarę spoko. Mam największy teraz jest taki, trochę z jakimiś plamami, ale jak one tak szybko rosną, to ja już się boję, co będzie później. I na wszelki wypadek, słuchajcie, wziąłem sobie 3 17, bo jak już zamawiałam, to mówię, a wezmę, nigdy nie wiadomo, co się pojawi pomiędzy, może akurat się przydadzą. A przesyłka kosztowała 6 euro, chyba tam od 50 czy iluś euro była darmowa, więc ja z niej nie skorzystałam. Za wszystko chyba zapłaciłam 20 euro. 22 jakoś tak. I chciałam Wam też pokazać, bo nie mam ceramiczne właśnie wkłady. Ceramiczne. To jest ceramiczna osłonka, do tego właśnie mają hydroponiczne wkłady. Była też tam chyba ziemia do orchidei, różne do kaktusów i do sukulentów, więc sporo rzeczy mają na, tym sklepie. Tak, nawet słuchajcie, mają takie doniczki, znaczy te hydroponiczne doniczki, to pokażę Wam tu obrazek, to zobaczcie sobie, nie to, że jest jakaś reklama, ja tam żadnej współpracy z nimi nie miałam, ale może ktoś z Was właśnie jest z Niemiec i byłby zainteresowany. Mają tam sporo właśnie takich produktów do hydroponiki, które często u nas w sklepach takich jak na przykład Obi. Obi ma dosyć mały wybór, ma lechuzę, czy jak to się tam zwie, dosyć drogą. Ma przynajmniej ten mój okoliczny parę takich właśnie wkładów, ale chyba ze 2 albo 3 rozmiary i tych właśnie do pomiaru wody, wskaźnika wody, no ale tak dużego wyboru to nie ma i trzeba potem biegać, wiecie, dopasowywać osłonki, z tymi osłonkami to też jest różnie, bo to wysokość tych doniczek, więc akurat w tym temacie właśnie wyboru takich naprawdę do hydroponiki rzeczy, no to Obi jakoś prymu nie wiecie, możecie sobie kupić keramzyt, przynajmniej w Niemczech u nas serami, same podłoża do leczuzy. Ostatnio widziałam, że leczuza właśnie bardzo dużo wypuściła nowych podłóż dedykowanych do właśnie takich, wiecie, granulowanych, takich no kamyczków, o tak nazwijmy to, kamyczków, kamyczkami, dedykowanych do cytrusów, do zielonych, do czego to tam jeszcze było? Chyba do kaktusów, do orchidei. Do orchidei mieli wcześniej, chyba do kaktusów też, ale jakieś tam nowe komponenty wyrzucili, wypuścili. Więc no zapowiada się ciekawie nowy sezon akurat w tym temacie, chociaż ja nie jestem fanem hydroponiki, wiecie? Próbowałam, próbuję na przykład alokazję, jedną mam chyba w hydroponice. Choje mi się całkiem dobrze sprawdzają w hydroponice. No, czy mi się sprawdzają, to jest ciężko powiedziane, bo niektóre rosną, inne nie. Pokażę Wam choję, która tutaj najbliżej mnie jest akurat, bo inne po prostu stoją. Z 5 choi, które kupiłam, tylko 2 naprawdę rosną. I to jest chyba, to jest na pewno choja Wilbur Graves i spójrzcie, no nie wiem, czy to będzie widać, ale tak wygląda właśnie moja hydroponika, czyli kubek w kubeczku, no i tak sobie ona rośnie. I to nawet mi się, ten system akurat mi się nawet dobrze sprawdza przy chojach, bo wiecie, to jest dosyć ciężkie. Choje, jak rosną, one potrafią być, mieć takie, wiecie, grube łodygi, tak jak na przykład moja Crinkle Aid, ona na przykład jest w samym szkle, bez żadnych odpływów, w keramzycie i tam zostawiam jej zawsze taki rezerwuar wody na 2 cm i jej się to też dobrze sprawdza. A tu mam taki po prostu lechuza pomieszana z keramzytem i chyba z trochę takim większym pumeksem, bo akurat taki też posiadam w domu i no co, no jakoś sobie radzi, rośnie, nie jest to zastraszające szybkie tempo, choć widzę, że coś nowego się tutaj pojawia, jakiś nowy stożek wzrostu, ale rośnie. Spodziewałam się, że będzie trochę szybciej i to szło, nawet przestawiłam ją na ten naprawdę tutaj widny parapet, była w witrynce, ale jakoś tak wiecie, no nie chcą za chętnie, zbyt chętnie rosnąć. Jedne rosną lepiej, drugie trochę gorzej, ale to jest właśnie praktycznie jedyna hydroponika, jaką ja posiadam w domu i to też nie jest taka właśnie z tym wskaźnikiem wody, tylko po prostu wysypane, zasypane kamykami i tak sobie to stoi.
Jak widzicie, na przykład tutaj znajomy przesadzał i jest to ziemia pomieszana z keramzytem. I tak przesadził właśnie sukulenta, więc myślę, że to powinno się sprawdzić. Ziemia jest pewnie do zielonych, bo jak rozdzielał te kwiaty, to po prostu pomieszał to, co miał, powiedzmy, pod ręką. Ale roślina jest super, nie? No przyznajcie, jest bardzo interesująca, ciekawa i już nie mogę się doczekać wakacji. W sumie ona mi tak na jesień kwitła, więc jestem ciekawa, co pokaże się, wiecie, tak końcówką lata, czyli mam na myśli tak sierpień, czy pojawią się jakieś kwiaty. W ogóle będziemy między sobą obserwować, bo mamy w trójkę te kwiaty, te rośliny, te same, z tej samej rośliny macierzystej, bo tylko podzielone na sadzonki. Więc jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać. A, no i czasem zdarzało się w internecie, że można kupić je, słuchajcie, takie patyczki dosłownie, jak ja dostałam, czy takie mniejsze, odłamane tu odnóżki. I wiecie co? One są drogie. Niektórzy sobie życzą za taką jedną odnóżkę nawet 4 do 6 euro. A znajoma, słuchajcie, kupiła ją niedaleko siebie, mówi, że no dosłownie cztery domy to przesadzam, ale parę bloków tam, no domków, bo ona w domku mieszka na wiosce takiej, więc mówi, że powiedzmy wioskę dalej, no 3 kilometry od siebie właśnie znalazła taką fajną roślinę od prywatnej osoby, więc cuda się zdarzają, wystarczy w nie uwierzyć. Słuchajcie, no taki przypadek, że akurat tego samego dnia udało nam się znaleźć tą roślinę. No dobrze, ja już będę zakończać ten film, nic więcej ciekawego Wam nie mam dziś do powiedzenia, ani do pokazania. Na pewno pojawi się jeszcze jakiś domowy vlog i będę się bardzo, ale to bardzo mocno starać, żeby właśnie udało mi się nagrać ten zimowy przegląd, bo powiem Wam te rośliny, a mam tu na myśli takie dziwne miejsce, bo łazienka, ale ja w łazience mam okno. No tak fajnie. Może nie tyle wiecie, że no tak, jedna z nich bardzo ładnie rośnie i mam tu na myśli filodendrona, więc on zachwyca swoim wzrostem. Sam tam w ogóle chyba 3 mieszane filodendrony, ale ten jeden to tam rośnie nieziemsko dobrze, jest po prostu fajny i puszcza duże liście, więc musicie być cierpliwi, aż uda mi się nagrać ten film. Ja bardzo chcę, ale wiecie, jak mam czasem chwilę wolną taką, to wypada mi coś innego i jakoś no nie dochodzę tak w tym temacie, tak jakbym chciała, po prostu nie wiem, jak to się dzieje, naprawdę ja nie wiem. No widzicie, no miałam weekend wolny i w sumie mogłam się za to zabrać, a wyszło na to, że pomalowałam ściany. No bywa i tak. Dobra, teraz już naprawdę kończę. Żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym filmie.